Jesteśmy przy skrzyżowaniu Halera i Powstańców Śląskich, miejsca, które bardzo często świeci się na czerwono na drogowej mapie regionu. Nic dziwnego, bo przecież z Powstańców jedziemy w kierunku centrum, stoimy też często na Wiśniowej do świateł, ale także na Halera, tutaj do skrętu do centrum, ale także dalej do Armii Krajowej. No i sprawdzamy w poniedziałek rano, czy faktycznie tworzą się tutaj korki, a to nie jest zwyczajny poniedziałek, bo mamy ferie. I będziemy sprawdzać, czy kierowcy wzięli wolne, czy jednak są na drogach. Gregor Niegowski, Radio Wrocław.